O, teraz was trochę widać. Widać to teraz? Im więcej będzie spotkań, tym więcej będzie ludzi. Lepiej będzie to wszystko też wyglądać. Marka Tuchola nas wspiera. Do 10 godziny jest otwarty sklepik. No to przystąpimy do losowania. Podzielimy na 3 pule. Tak. Ja ci podam link do aukcji. Podeszliśmy. Redaktor Michał. O, okej, ja. Dobra. Redaktor Michał, proszę bardzo. Profesjonalnie. Król na 8 króli. Zobacz, zrobimy do kamery. No, teraz widać. To jest normalnie, znowu od Rafała, nie? To jest... No tak wyszło. Ja będę... wpadnę w jakiś alkoholizm, mówię, przez Rafała. O, teraz was trochę widać. Widać się teraz? Na siebie świećcie, na siebie. Sobie dosłownie. O, teraz was widać. Dobra, chodźcie na zebranie. To tak, wygrywa najdłuższa troć, musi być wymiarowa. Łowimy z brzegu albo brodząc w wodzie, mucha, spinning, speedolino. Nie łowimy z kajaków, nie organizujemy pontonów i tak dalej. Rybę zgłaszamy poprzez wrzucenie posta na Facebooka, na grupę, na wydarzenie nasze. No mamy zdjęcie nieobrobione, musi być widoczna miara dokładnie, miarka pod rybą, nie jakoś tam doginane, naginane, widoczna zdrabka u góry położona. Do godziny 16 zgłaszamy ryby, po godzinie 16 ryba nie zostanie uznana. Spotykamy się z powrotem tutaj o 16. na wręczenie nagrody, a jak nie padnie ryba, no to zrobimy sobie losowanie. Podzielimy kwotę na 3 stopniowe kubki. Łowimy od Władysławowa aż po Karwie. Aby być fair wobec innych, prosimy, aby nie przemieszczać się zamiarem połowu na zatokę. Wszyscy łowimy tutaj na otwartym. Jakby ktoś chciał się zaopatrzyć w muchy, no to może tutaj zgłosić się do Arka Agnieszki. Także Marka Tuchola nas wspiera. Do 10 godziny jest otwarty sklepik tutaj w tym dasterze uroczym białym, więc jakby coś to jesteśmy, będziemy się tutaj kręcić. Panie, zniżki także. Tak, zniżki są przewidziane, zlotowe. No i co, powodzenia wszystkim. Kolejne spotkanie trociowe. W zeszłym roku mieliśmy 6 króli, z racji na to, że było 6 stycznia, teraz jest 8 stycznia, więc jest 8 króli. Natomiast połączyliśmy to z tym cyklicznym spotkaniem trociowym, które ty organizujesz, powiedz 3 słowa, bo to drugie tego typu spotkanie miesiąc po miesiącu. Tak, już no będzie co miesięczne na pewno spotkanie, także aha, już na luty można się szykować. W porównaniu z poprzednią edycją mamy wzrost frekwencji, także wcześniej mieliśmy 13 osób uczestniczących w rywalizacji, teraz mamy 17. Jest też dużo osób, którzy po prostu przyjechali się spotkać, pogadać, tak? No także zrobiła się fajna grupa. Wydaje mi się, że no im więcej będzie spotkań, tym więcej będzie ludzi. Lepiej będzie to wszystko też wyglądać. No, będzie zdecydowanie ciekawie. Zresztą tak, tam u góry sobie możecie zobaczyć. Mamy filmik z tego, jak to wyglądało w zeszłym miesiącu. Było bardzo fajnie. Były ryby, tak? I mamy na filmie też ryby. Zresztą ty pierwsze miejsce zdobyłeś. No udało mi się złowić rybę. Dwie też mi zeszły. Mogłem mieć komplet. Wydaje mi się, że jedna z tych, co mi spadła, mogła mieć wymiar. Ale też inni połowili, nawet krótkich ryb. Trochę ich padło, dużo ich też spadło. Te spotkania są po pierwsze integracyjne, nie jest tutaj jakaś spinka, żeby koniecznie wygrać coś, a po drugie są cykliczne, są co miesiąc. Powiedziałeś, że w lutym też się spotykamy, do tej pory czegoś takiego nie było. To taki ewenement, precedens wręcz i widać, że ludzie to bardzo potrzebowali. No fajnie, fajnie, no każdy chce się spotkać, ta grupa truciowa jest liczna, ale nie było za dużo takich okazji, a jednak taki comiesięczny zlot no, będzie ich motywował, żeby się spotykać, integrować, rywalizować. Coraz więcej osób łowi na muchę, na speedolino, czy też ogólnie na muchę. Coś o tym możesz powiedzieć, jak to wygląda właśnie? Tak, ja też sam osobiście zacząłem od jakiegoś momentu łowić na speedolino. Już są różne nazwy, każdy wymawia to inaczej. Dużo mamy też tradycyjnych muszkarzy, także no fajnie, jest ta różnorodność, tak? Nie tylko spinning, sucha blacha, ale fajnie, że muszkarze też nas odwiedzają.
W zeszłym miesiącu jak powiedziałeś, że dobra, koniec odprawy, można się rozejść, to się wszyscy porozjeżdżali, a tutaj jeszcze się wszyscy nie porozjeżdżali. Myślisz, że oni się rozjadą? Myślę, że tak. Ale myślę też, że auta niektóre zostaną, bo po prostu poprzesiadają się w małe grupki, żeby tych samochodów niepotrzebnie brać za sobą, chociaż warto jest, bo na przykład jak jeden kolega się wywali w wodzie, namoknie, no to reszta grupy nie musi wracać, go odwozić czy coś. Jaki pomysł masz, jak no nie będzie pogody, bo w końcu trafimy w taki termin, że ta pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Co no, wtedy? No tak, jak zdarzy się, nie wiem, sztorm albo już naprawdę ulewy, czy niekorzystne już mega oblodzenie, no to będzie trzeba go przesunąć o tydzień, o dwa tygodnie. To już będzie trzeba się razem dogadać na Facebooku, po prostu zrobić ankietę w ten sposób. No na razie się jakoś udaje, dzisiaj trochę wieje, jest fala, ale ostatnio no też nie było jakichś idealnych warunków, a dało radę, zobaczymy jak dzisiaj. Rzucaliśmy w ostatnim czasie na nasz kanał Morska TV film z refulacji z Orłowa, no i tam ten syf i to wszystko, no masakra po prostu. Jak ty tu odczuwasz tą refulację, która miała miejsce w 2 lata temu gdzieś, właśnie tutaj w Jastrzębiej Górze, jak to wpływ miało tutaj na tą troć? Coś na ten temat możesz powiedzieć? No na pewno, myślę, że żadna ryba nie lubi, jaki piasek czy pył, czy inny mu usypie w oczy, wskrzela, no na tym oddycha, wydaje mi się, że nawet nie mam przekonania i wiary, żeby chodzić w takie warunki, gdy nie wiem, woda wygląda jak mleko, tak? Wydaje mi się, że ryba na pewno się odsuwa. Takie jest moje zdanie. A co do refulacji, wydaje mi się, że to jest taki syzyfowa praca. Troszeczkę taka. Wiadomo, fajnie, żeby plażowicze w lato mieli gdzie się rozłożyć, ale no jednak jest to jakieś wyrzucanie pieniędzy w błoto, tak? Może jakoś tam się władzą zwraca to wszystko, ale według mnie troszeczkę no bez sensu, to jest też niszczenie przyrody. Mieliśmy donosy i ogólnie chłopaki chodzili na ryby i znajdowali martwe węgorze, martwe trocie. To też jest zaburzanie natury, tak? No jednak natura sama sobie to wszystko usypuje i poprzekłada ten piasek tak, jak ona będzie chciała. Jak nasypiemy tutaj, no to za chwilę może tego nie być, ona zrobi wszystko po swojemu. Także mocna ingerencja w naturę. Nie, dla mnie to nie jest. Najlepsze twoje łowisko na troć? Powiem tak, na pewno Rozewie, Jastrzębia Góra, Chłopowa, te okolice, ponieważ to jest dla mnie troszeczkę taka dalsza wyprawa, jest też inne podejście, łowienie całodniowe. Jednak jak po pracy jeździłem na Zatokę, to tak się aż nie przykładałem. Nie lubię też, jak jest dużo turystów czy przychodniów, tak jak na przykład pod Klifem na Orłowie, chociaż dla mnie no to było pierwsze łowisko. Złowiłem tam trochę ryb, bardzo dużo razy tam byłem. Wydaje mi się, że to na tyle razy, ile tam byłem, to lepiej czasami wybrać się gdzieś dalej, poszukać, odpuścić te trzy wyprawy po pracy, a porządnie pojechać w weekend. Jednak na otwartym morzu no jest większe przekonanie według mnie. Jednak każdy wydaje mi się, zgodzi się ze mną, że jak się przyjeżdża tutaj gdzieś dalsze wyprawy, no to inne to jest łowienie. Gdzieś na przykład na Zatoce, tak na szybko. Ja miałem też wyprawy takie weekendowe albo trzydniowe na Zatokę. Ale wydaje mi się, że otwarte może to otwarte. No to przystąpimy do losowania. Podzielimy na 3 pule. Mamy 850, no to damy 400, 300 i 150. Wybieraj. To jest numer 57. Gratuluję. Dobra, to jak wygrałeś, to dawaj. I 59. Tomasz Wołoszyn. To było karnowalne. Damy na tchanie. Tak? Tak. Ja ci podam link do aukcji. Podesz się. Jo. I tam przelejesz na to. I dobra, spoko. 52. Piotr. Pięciek. Proszę. Tak.